piątek, 15 czerwca, Galeria Akademicka Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej zaprezentowała prace plastyczne Marka Sibińskiego i Pawła Alberta, wykładowców Wydziału Artystycznego Uniwersytetu w Ostrawie. Na wystawie w Galerii Akademickiej ATH zaprezentowano 13 prac obu artystów z ostatniego okresu ich twórczości, wykonanych w technice druku cyfrowego. Tutaj chodzi o druk cyfrowy, grafiki są wykonane techniką druku cyfrowego. Są tutaj na tej wystawie dwa autorzy, Paweł Albert, kolega, i ja, Marek Sibiński. Jesteśmy artystami, pedagogami z Wydziału Artystycznego w Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie na kierunku grafiki warsztatowej. Sibiński w swoich pracach koncentruje się na graficznej interpretacji figuracji. Z kolei Albert swoje obrazy utrzymuje w ciemnej tonacji kolorystycznej, wiążąc ją z materią graficzną. Ekspozycji towarzyszy wystawa Bielskie Impresje prac studentów ATH i Uniwersytetu w Ostrawie, którzy uczestniczyli w warsztatach malarskich prowadzonych przez profesora ATH, doktora habilitowanego Ernesta Zawadę, kuratora Galerii Akademickiej. Powstał taki projekt, w zasadzie dwa projekty, które integrują dwie uczelnie. Przede wszystkim Wydział Artystyczny Uniwersytetu Ostrawskiego i naszą Akademię Techniczno-Humanistyczną. Współpraca dotyczy płaszczyzny studenckiej, gdzie prezentowane są prace obecnie tutaj z warsztatów artystycznych, które odbywały się u nas w pięknym, urokliwym miejscu, mianowicie w schronisku naszej dzielni, i pokłosie tych warsztatów malarskich mamy możliwość oglądania dzisiaj w galerii. Natomiast równolegle w Ostrawie odbywały się warsztaty sitodrukowe i nasi studenci oraz studenci z Ostrawy zrealizowali piękne prace w technice sitodruku. Prace powstały w trakcie warsztatów malarskich zorganizowanych w ramach projektu Obraz pogranicza polsko-czeskiego w oczach młodych artystów, współfinansowanego ze środków europejskich i budżetu państwa. Pierwszy kontakt tutaj z Akademią, taki pierwszy projekt. Mam nadzieję, że to będę jakoś kontynuować. A myślę, że bardzo, bardzo powstali ciekawe rzeczy, katalogi. Udali się wystawy zrealizować i warsztaty studenckie tutaj w Bielsku-Białej w Ostrawie. W Ostrawie ten warsztat był realizowany w kierunku sitodruku, gdzie myślę, że dla studentów jak z Bielsko-Białej, tak z Ostrawy to było interesujące i powstali z tego bardzo ciekawe rzeczy. Myślę, że to miało jakiś sens, wszystko ta współpraca. Otwarcie wystawy czeskich artystów w Galerii Sztuki ATH odbyło się na dzień przed wielką konfrontacją polskiego i czeskiego futbolu na Euro 2012. Jak typowali nasi goście? Mam nadzieję, że wygrają Czesi, ale nie będę to łatwe. No, ty mě zaskočil teď. A já myslím, že Poláci vyhrají. Jsem skeptický k výkonům českých fotbalistů. Na szczęście wynik meczu nie wpłynął na oziębienie polsko-czeskich stosunków, wręcz przeciwnie, przyjaźń polsko-czeska kwitnie w najlepsze, do czego z pewnością przyczyniają się także tego typu kontakty pomiędzy społecznościami Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej a Uniwersytetem Ostrawskim. Wystawa potrwa do połowy lipca.